Ja nazywam się Maryna Szapaniec i na co dzień jestem specjalistą do spraw produktów, właśnie z tych produktów do neurorehabilitacji. Ja zajmuję się produktami właśnie stricte, które my pozyskujemy z zewnątrz, czyli jeżeli powiedzmy jest jakieś zapotrzebowanie z tak zwanego rynku, to my wtedy jako firma też po prostu sprawdzamy, co jest dostępne z całego świata i wtedy jesteśmy w stanie Państwa kompleksowo wyposażyć. Ja pozwolę sobie powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat faktów i mitów, z którymi też spotykam się na co dzień w pracy. Ale na początku może zacznijmy sobie od samego stwierdzenia i wytłumaczenia tak naprawdę, czym jest egzoszkielet. Egzoszkielet to nic innego jak bioniczny szkielet zewnętrzny, który został stworzony z myślą o pacjentach neurologicznych, czyli u pacjenta, u którego wystąpiło porażenie w wyniku różnego rodzaju chorób, czy też urazów. Między innymi tutaj udary, całkowite, niecałkowite uszkodzenia rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenia mózgu, jak również inne choroby neurologiczne. Jeżeli chodzi o cyfry, to na tą chwilę jest już ponad 500 egzoszkieletów tego typu na całym świecie i ponad 200 milionów zarejestrowanych kroków na owych urządzeniach. Jak to się zaczęło? W 2014 roku na polski rynek wszedł pierwszy egzoszkielet ExoGT, który tutaj swoją nazwą nawiązywał do treningu chodu, czyli gait trainer. I po 5 latach tutaj już siedzący obok mnie egzoszkielet ExoNR, tutaj już swoją nazwą bardziej skupiający się na samej neurorehabilitacji, z uwagi na to, że chodzenie, ale trzeba też zwrócić uwagę na różnego rodzaju funkcje dodatkowe, a mianowicie ćwiczenia, które przygotowują naszego pacjenta do samego chodu. I na przestrzeni tych lat mamy już ponad 30 egzoszkieletów w całej Polsce, ponad 120 certyfikowanych trenerów, w tym również tutaj w Centrum Medycznym Spinnaker, jak również setki rehabilitowanych pacjentów i tysiące przeprowadzonych godzin terapii. Przechodząc już do faktów czy też mitów, pierwsze stwierdzenie, egzoszkielet to niespotykana w Polsce metoda rehabilitacji. Oczywiście, jakby to powiedział mój pan profesor z Politechniki Śląskiej, to zależy, czy to jest rzadkie, czy nierzadkie. Na tą chwilę jest to ponad 30 placówek, więc można już zauważyć, że tak naprawdę coraz więcej tych egzoszkieletów się pojawia na polskim rynku. Na mapie są zaznaczone ExoGT, jak również ExoNR, czy od południa, czy do północy, wschodu, zachodu mamy tak naprawdę, czy to w centrach rehabilitacyjnych, czy też w szpitalach, uzdrowiskach, jak również na uczelniach mamy właśnie egzoszkielety, które są wykorzystywane. Tutaj w lewym dolnym rogu mamy też loga niektórych oczywiście placówek, które owe egzoszkielety posiadają. Chciałabym też również zwrócić uwagę na to, że z uwagi, że już jest nas tyle, my jako firma Technomex organizujemy właśnie takie spotkania wszystkich użytkowników egzoszkieletu, aby dać tą możliwość zrzeszania się, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, bo wiadomo, że każda placówka specjalizuje się w zupełnie innej jednostce chorobowej, zupełnie innym pacjentem, więc to jest taka okazja, żeby tutaj się zintegrować, ale również wymienić się doświadczeniem, jak również zaplanować przyszłościowe jakieś badania naukowe. W tamtym roku odbyło się to na Mazurach, pod koniec września. W tym roku również planujemy takowe spotkanie, tym bardziej tym razem w Centrum Polski w Pawianicach. I bardzo się cieszę, że tutaj Centrum Medyczne Spinnaker również będzie uczestniczyło w tym spotkaniu, więc mam nadzieję, że to będzie wartość dodana również dla całego przedsięwzięcia. Egzoszkielet jest ciężki. To jest kolejne stwierdzenie, które bardzo często słyszę na spotkaniach z różnego rodzaju placówkami. Trzeba zwrócić uwagę na to, że oczywiście zerkając ze specyfikacji technicznej jest to 24 kg, jednak z uwagi na samonośną konstrukcję samego urządzenia tak naprawdę pacjent w żaden sposób nie odczuwa masy, bo tak naprawdę masa od razu jest przenoszona na ziemię. A kolejna istotna rzecz, aby tutaj bardziej ułatwić, czy też fizjoterapeucie pracy, jak również uspokoić pacjenta, że jest on naprawdę stabilnie trzymany w tym egzoszkielecie, to tutaj wysoko umiejscowione uchwyty. Dlaczego są w tym miejscu, a nie w innym? Z uwagi na tak naprawdę dużą odległość pomiędzy punkt podparcia, a propos, czyli konkretnie stóp z podłożem, do miejsca umiejscowienia uchwytów mamy naprawdę dużą odległość. Dzięki czemu tak naprawdę nie musimy w duży sposób, dużej siły generować, aby w sposób bezpieczny fizjoterapeuta mógł kontrolować i panować nad całą tak naprawdę terapią z pacjentem. Czyli zakłada to na siedząco i dopiero potem się pionizuje, tak? Tak, tak. Oczywiście wpinamy pacjenta na siedząco i wtedy go pionizujemy i wykonujemy już sam sesję.
Kolejna istotna rzecz, no wiadomo, że tutaj im wyżej są te uchwyty, to tak naprawdę jest fizjoterapeucie dużo łatwiej kontrolować pacjenta, wiadomo, z uwagi na terami siły, aniżeli w pozycjach dużo niższych, bo wiadomo, wtedy mamy mniejszą stabilność takiego ruchu. Kolejna sprawa, czyli szkolenia dotyczące egzoszkieletu. Na tą chwilę wszyscy wytypowani fizjoterapeuci z powodzeniem ukończyli szkolenia. Z uwagi na zaawansowaność tego urządzenia, szkolenie jest podzielone na dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest poziom umiejętności bardziej podstawowych. I wtedy mamy przerwę 6-8 tygodni, aby fizjoterapeuci mogli wykonać odpowiednią ilość kroków, wykonać odpowiednią ilość pacjentów, tak naprawdę sesji terapeutycznych na tym egzoszkielecie. Później mamy kolejny poziom, ten poziom bardziej zaawansowany. I oczywiście, jeżeli występuje dodatkowy moduł, a mianowicie moduł do elektrostymulacji funkcjonalnej, to jest to kolejne osobne ćwiczenia, które fizjoterapeuci muszą przejść, aby już w pełni korzystać z urządzenia samodzielnie. Jak wygląda rehabilitacja pacjentów naprawdę ciężkich, a mianowicie tutaj mamy uszkodzenie rdzenia na poziomie C7, czyli naprawdę już wysokie. To jest właśnie przykład takiego pacjenta. Wiadomo, że ta rehabilitacja wygląda bardzo stabilnie, bo musimy tego pacjenta stabilizować, ale tak naprawdę jeden fizjoterapeuta w pełni panuje nad całym pacjentem. Czyli z uwagi na to, na wsparcie pacjenta tutaj na całej długości pleców, jak również obecność gorsetu, czy też wsparcie barku, wszystko to sprawia, że pacjent czuje się bezpiecznie, a fizjoterapeuta w sposób pewien jest w stanie kontrolować poprawną postawę, czy też odpowiednią jakość wykonywanych tych kroków. Egzoszkielet to tylko urządzenie do chodzenia. Oczywiście zamysł był taki, aby spionizować, umożliwić chodzenie tym, którzy chodzić nie mogą, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że chodzenie chodzeniem, ale istotne są różnego rodzaju ćwiczenia wyprzedzające sam chód, które przygotują naszego pacjenta do wykonywania już tych kroków. Między innymi mówimy tutaj o treningu przenoszenia ciężaru ciała, chodzenie do boku, przysiady, czy też chodzenia do tyłu. Na filmiku mamy przedstawione przenoszenie ciężaru ciała, czyli tutaj pacjent przenosi obciążenie z prawej kończyny na lewą. W odpowiedni sposób też jest jakby informowany ze strony urządzenia, w jakiej jest pozycji, jak powinien mu korygować. Celem takiego ćwiczenia jest stabilizacja na nodze obciążonej, wzmocnienie mięśni nóg oraz tułowia, jak również zbudowanie zaufania do urządzenia i do samego siebie z uwagi na to, że mamy też pacjentów po udarach, u których występuje niedowład połowiczy, czyli ta obawa przed obciążeniem tej słabszej strony. Dlatego jest opcja właśnie ćwiczenia takiego treningu przenoszenia ciężaru ciała. Kolejny filmik, kolejne ćwiczenie w egzoszkielecie, czyli tutaj chodzenie po czworoboku, jak również kroki osobno-dostawne. W tym momencie mamy chodzenie po czworoboku. To jest świetne ćwiczenie wprowadzające już naszego pacjenta i przygotowujące do samego chodu. Kolejnym ćwiczeniem są kroki osobno-dostawne. No tutaj głównie skupiamy się na wzmocnieniu tych mięśni nóg, czyli tutaj mięśni ud czy pośladków, jak również mięśni tułowia, aby zwiększyć tą stabilność. Wykorzystywanie różnego rodzaju podwyższeń w egzoszkielecie i wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń tego typu sprawia, że tak naprawdę wzmacniamy te mięśnie, ale również przygotowujemy pacjenta do pokonywania różnego rodzaju barier architektonicznych, które występują w życiu codziennym. I ostatnie tutaj ćwiczenie, które ukazaliśmy na filmiku, to są przysiady. Jesteśmy w stanie wykonywać przysiady w trzech różnych trybach, 45 stopni, 60 stopni, jak również 90 stopni. Tutaj jakby ćwiczenie również wzmacniamy mięśnie nóg, tułowia, ale również skupiamy się na samym wstawaniu czy też siadaniu, czyli nie tylko ćwiczenia koncentryczne, ale również ekscentryczne, które są szczególnie istotne, żeby tą stabilizację i pewność ruchu wykonywać. Wpięcie pacjenta zajmuje dużo czasu. Z uwagi na to, że jak pierwszy raz patrzymy na egzoszkielet, to wygląda to naprawdę na bardzo dużą zbroję, to czas takiego wpięcia to jest maksymalnie 5-7 minut. Oczywiście rekordziści wpinają w poniżej 3 minut, ale nie chodzi tutaj o bicie różnego rodzaju rekordów, tylko żeby po prostu w bezpieczny sposób takiego pacjenta wpiąć w urządzenie. Oczywiście im krótszy czas wpięcia, tym tak naprawdę dłuższy czas samej terapii z pacjentem, czyli jakby i ze strony fizjoterapeuty na tym nam zależy, jak również ze strony pacjenta. Jak to wygląda z bateriami, z żywotnością i czasem tak naprawdę pracy w takim egzoszkielecie? Maksymalny czas pracy baterii, które gdzieś się z pewnością ładują,
to jest 3 godziny. Jednak najważniejszym parametrem w tym momencie jest to, że maksymalny czas naładowania takich baterii to jest 1 godzina. A wiemy, że średni czas poświęcony na jednego pacjenta to jest 1 godzina, czyli tak naprawdę mając 2 komplety baterii, w trakcie jednej sesji z pacjentem już przygotowujemy się do pracowania z kolejnym, czyli tak naprawdę nie musimy w żaden sposób tracić czasu na ładowanie takiego urządzenia. Ilość kroków jest najważniejsza. Jest ważna, ale trzeba na początku, szczególnie na samym początku terapii, zwrócić uwagę na jakość tego kroku, a mianowicie na determinantę tego chodu, czyli m.in. długość kroku, wysokość, prawidłowe obciążenie stopy, prawidłową postawę czy płynność tego ruchu. Bo wiadomo, na początku musimy pokazać, jak to ma wyglądać, aby pacjent już tą swoją powtarzalnością i płynnością ruchu zaczął wykonywać coraz to więcej kroków i zachować tą powtarzalność. Czyli najpierw jakość, a potem ilość. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to też jest zawsze bardzo ciekawa dyskusja a propos badań naukowych. Na tą chwilę egzoszkielety, nie powiedziałabym, że są najlepiej przebadanymi, bo być może są, ale tutaj politycznie wolałabym powiedzieć, że naprawdę są bardzo dobrze przebadane, z uwagi na to, że mamy już ponad 180 badań naukowych, które poruszają różnego rodzaju jednostki chorobowe, takie jak m.in. urazy rdzenia kręgowego, urazy mózgu, udary czy też stwardnienie rozsiane. Jeżeli chodzi o wnioski, jakie wysnuto, no to tutaj mamy m.in. lepszą stabilizację tułowia, poprawę równowagi, zmniejszenie spastyczności, zmniejszenie bólu neuropatycznego, poprawę funkcji pęcherza i perystaltyki jelit, zwiększenie siły mięśniowej, lepszą koordynację ruchową, jak również ogólną poprawę sprawności i wytrzymałości badanych osób. Te wszystkie dobre wyniki, które się uzyskuje, po jakim okresie one Tak naprawdę to wszystko zależy od pacjenta. To jakbym chciała powiedzieć jedną formułę, która by powiedziała, że po 2 tygodniach już będzie poprawa, tak naprawdę już po pierwszej czasami sesji już są pozytywne efekty, bo wiadomo, mamy tą pionizację, mamy ten ruch, więc organizm zupełnie już inaczej pracuje, układ oddechowy, układ krwionośny, więc ciężko dać jedną złotą receptę dla każdego pacjenta, bo każdy jednak pacjent jest inny. Egzoszkielet to jedyne zrobotyzowane urządzenie do reedukacji chodu. No i tutaj jest to oczywiście mit, bo koniec rzędem temu, kto znajdzie urządzenie, które będzie dla każdego pacjenta i dawało szereg różnych funkcji, które fizjoterapeuta sobie zażyczy. No niestety nie ma czegoś takiego, ale wiadomo, że tutaj każde urządzenie w pewien sposób, z uwagi na swój wachlarz funkcji, jest w stanie uzupełnić tą całą ścieżkę rehabilitacyjną danego pacjenta. Wiadomo, że tutaj mamy m.in. stacjonarne roboty do reedukacji chodu typu RoboGate, tutaj za moimi plecami fizycznie stojący egzoszkielet, który tutaj jest już bardziej mobilny, jak również m.in. na przykład zrobotyzowany system dynamicznego odciążenia, który już tutaj na przykład zapewnia większą mobilność. Tutaj mamy na przykład wirtualną rzeczywistość, mamy pacjentów naprawdę w bardzo ciężkim stanie, więc tak naprawdę wszystkie te urządzenia dają nam pewnego rodzaju koncepcję rehabilitacji neurologicznej, którą jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi, więc tak naprawdę każdy z nich coś do danej placówki wnosi i jest to z pewnością coś unikatowego. A to 0G to też jest rzeczywistość? Tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o 0G, to jest już system dynamicznego odciążenia, urządzenie jest umieszczone na szynie. Na tą chwilę jest to produkt amerykański, na tą chwilę jest to na jednej szynie, ale już za rok ma być to tak naprawdę na całym kwadracie, czyli jeżeli będziemy mieć pokój, to cały czas pacjent będzie w dynamicznym odciążeniu, będzie asekurowany na całej powierzchni, na przykład załóżmy tego pokoju. Czyli nie będzie musiał puszczać się tylko na szynie, tylko w każdym możliwym momencie, gdzie będzie asekurowany. Czyli mamy i różnego rodzaju możliwości trybu chodzenia, ale również różne tryby prewencji przed upadkiem. No bo gdzie się zawieszamy? Tak, mamy specjalną uprząż i w tej uprzęży pacjent jest podpinany. Jak i urządzenie. Czy coś takiego, tak? Tak, dokładnie. Tak jak tutaj na przykład w RoboGate'cie, to na tej podobnej zasadzie to wygląda. I tutaj, jeżeli chodzi o sam rozwój, a mianowicie porównanie na przykład egzoszkieletu EXO-GT do egzoszkieletu EXO-NAR, można zauważyć, że tak naprawdę to urządzenie nie zostało stworzone i pozostawione same sobie, tylko cały czas się rozwija. Jeżeli chodzi o przykładowe zmiany, które zaszły, to jest to m.in. krótszy czas wpięcia pacjenta, możliwość obserwowania wszystkich parametrów na bieżąco, mamy dotykowy ekran, tutaj mamy ekran z egzoszkieletu EXO-GT, tutaj już mamy z najnowszego EXO-NR. Ponadto graficzne przedstawienie statystyk, czyli możliwość na bieżąco zmieniania danych parametrów chodu,
czyli fizjoterapeuta w trakcie trwania sesji, jest w stanie na bieżąco tutaj wykonywać różnego rodzaju korekty danych parametrów. Większe bezpieczeństwo, czyli m.in. kontrola prawidłowej postawy, jak również kontrola prawidłowego obciążenia stopy przed inicjacją kolejnego kroku, co jest szczególnie istotne. Kolejna sprawa, czyli tutaj bardziej rozbudowana karta kwalifikacji pacjenta, tutaj jakby bardziej ukłon w stronę fizjoterapeutów, żeby jeszcze bardziej ułatwić tą pracę, ale jednak bardzo dobrze zakwalifikować danego pacjenta. I jak również wiele, wiele innych, faktów i mitów, ale to by było na dzisiaj. Ślicznie dziękuję za uwagę.